gdzie. A teraz mam przyjemność zaprosić pana doktora Marka Posobkiewicza i poprosić tak naprawdę, żeby pan doktor z perspektywy też byłego głównego inspektora sanitarnego się wypowiedział. Nie da się od tego uciec, tak? Czy siak od przeszłości nigdy, ale też teraz myślę, że pan widzi to jeszcze w innej perspektywie, a mianowicie też służby zdrowia więziennej. To jest też temat, myślę, że warto go poruszyć. Bardzo dziękuję. Oczywiście chodzi o walkę z pandemią i perspektywy na przyszłość. To może jako ciekawostka powiem państwu na początek, że jeżeli spojrzymy tylko na statystykę szczepień, to w więzieniu to wygląda lepiej niż poza kratami, bo funkcjonariusze są wyszczepieni tam w około 80-kilku procentach w wielu okręgach. A jeżeli byśmy spojrzeli wprost na liczbę tych, co siedzą i co są zaszczepieni, to jest sto ileś procent zaszczepionych, ponieważ tam się oni zmieniają cały czas. Oczywiście to nie jest tak, że oni się sami domagają, tylko potrzebna jest tak zwana praca u podstaw, czyli przekonanie ich, żeby zrozumieli. W czym jest problem. Tak dużo wątków jest dzisiaj poruszanych, że chwilami żałowałem, że w ogóle jakąś przygotowałem prezentację, bo można byłoby się odnosić do wielu rzeczy. Padało dzisiaj pre-COVID, COVID, post-COVID. Post Najlepiej z tego wszystkiego chyba brzmi to, co widziałem na jednej tablicy rejestracyjnej w Warszawie: no COVID. No i to powinno być naszym celem. Oczywiście od tego wirusa nie uciekniemy. Już historia pokazała, że podobne wirusy zostają w środowisku, są wśród nas, jeżeli przypatrzymy się na to, co się stało 100 lat temu przy pandemii grypy hiszpanki, ja szukając czegoś w Internecie około roku temu już w trakcie pandemii znalazłem stenogram z Komisji Senioralnej w Sejmie, to był rok 2018, na którym Około trzech razy, trzech albo czterech użyłem słowa pandemia, mówiąc, że mieliśmy szczęście, że 100 lat żyjemy bez pandemii, a tak naprawdę nie mamy gwarancji, kiedy coś może się przydarzyć. Okazało się, że minęło kilkanaście miesięcy, no i mieliśmy powtórzenie tego, co było w przeszłości. Niektórzy porównują, czy grypa była cięższa, tam oceniana była śmiertelność na 5-10%, czy tutaj tylko 2%. Ale jakbyśmy spojrzeli na inne rzeczy, że wtedy nie było testów PCR, nie było testów antygenowych, nie wiadomo ile było bezobjawowych zakażeń, to mogła być zakażona nie jedna trzecia ludzi na Ziemi, tylko mogło być dużo więcej. Czyli ta śmiertelność byłaby, okazałaby się niższa, ta realna. Z drugiej strony nie było intensywnej terapii. Nie było leczenia tlenem, nie było leczenia biologicznego, leczenia sterydami, czyli więcej pacjentów dało się uratować. Czyli ta złośliwość tych wirusów myślę, że mogła być porównywalna na etapie początkowym wirusa H1N1, czyli który spowodował grypę hiszpankę, i na początku COVID-u, bo my teraz już też wchodzimy w tą kolejną fazę w sposób płynny, gdzie ten wirus. Nie jest dla nas takim zagrożeniem jak na początku, ale nadal jest i pozostanie wirusem śmiertelnym, tylko nie w 2%, tylko w, w ułamku procenta. No, życie w pandemii nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Niektórych rzeczy nie można robić, takich do których jesteśmy przyzwyczajeni, które lubimy. Jaka jest profilaktyka, to już Państwu może daruję. O y, diagnostyce i leczeniu też dzisiaj y, sobie już darujemy, ale pamiętając o tym, że nadal nie ma swoistego leczenia. Wymienianych dzisiaj było sporo leków, sporo możliwości terapeutycznych, o ileś procent zmniejszających y, hospitalizację, y, śmiertelność, ale nadal to nie jest, y, nie ma takiego leku jak w przypadku grypy oseltamir, który damy na początku. On wyhamuje tą replikację wirusa w organizmie i pacjent nam się szybko, spektakularnie poprawia, no ale czy warto jest coś robić, ale na początku może taki mały quiz. Mam pytanie, kto jest na tym zdjęciu, może ktoś z sali rozpozna. Dosyć nowoczesny facet, spójrzcie, że z kolczykiem w uchu, ładny uśmiechnięty, brudka ładnie zrobiona, ktoś powie? Brawo. Już pierwsza lokówka z bazy poszła do wygranego. To jest Szekspir. Pytanie drugie. A kim jest ten obok, pan obok Szekspira tutaj? Kto się rozpoznaje? Są nawet trochę podobni. Obydwaj się urodzili w środkowej Anglii w hrabstwie Warwickshire. Ten jeden na przełomie XVII-XVII wieku. Ten drugi na przyłomie 20-21 żył. Ten z prawej w okularach nazywa się William Shakespeare. Tak samo jak ten, który napisał Hamleta, Roma i Julię. I on był pierwszym mężczyzną oficjalnie zaszczepionym na ziemi, bo pierwsza była, tu było troszeczkę inaczej niż w Biblii, tutaj pierwsza oficjalnie była zaszczepiona kobieta. 90-parolatka. No, tu mamy zdjęcie ze szczepienia. Zadał pytanie. Szekspir być albo nie być. Oto jest pytanie. W dzisiejszych czasach wielu ludzi sobie zadaje pytanie, często znajdując błędną odpowiedź na pytanie, które możemy postawić szczepić czy nie szczepić. Mam wrażenie, że mój kot Kardamon już by lepiej niż wiele społeczeństw społeczeństwa na to pytanie odpowiedział. Tak postaram się bardzo szybko. Tylko przypomnieć niektórym, jak wyglądałby świat bez tej profilaktyki, którą mamy już od, od wielu lat. Osoba prawdziwa, śmiertelność wśród osób zaszczepionych była 3%, czyli wyższa niż u nieszczepionych z COVID-em. Średnio było około 30%, czasami ponad 90%, całe miasta wymierały. Dzięki szczepieniom, o których śmiertelność była 3%, udało się i tak tą chorobę wyhamować. I parę słów jeszcze o błonicy. 2-5 dni się wylęga. Wywołana jest przez chorym bakterium Listeria, czyli maczugowce błonicy. Nadal nie ma swoistego leczenia. W dobie antybiotykoterapii, w dobie antytoksyny mamy śmiertelność w poziomie 5-10%. Jedynym skutecznym. Sposobem jest szczepionka. Dzięki temu można tej choroby na co dzień normalnie nie oglądać. I takie przykłady z życia, chociaż to może nie najlepsze określenie z życia w tym przypadku. Turyści w Stanach kiedyś zwiedzali stare cmentarze i zobaczyli grup z okresu, w którym była pandemia błonicy. I zobaczyli, że tam, jak Państwo. Spojrzycie, e, trzy osoby w ciągu pięciu dni z jednego domu, William, Acenet i Wilford, pożegnali się z życiem. Okazało się, że to nie był najgorszy przykład z tej okolicy. Obok znaleźli grup, tu mamy w przybliżeniu widoczne te trzy osoby, obok był grup rodziny Kershaw. Tu też zrobimy zbliżenie i zwróćcie Państwo uwagę: 22 lutego umiera Edmund. Pięć dni później umiera Józef i William. Kolejne pięć dni później umiera George. Kolejne dwa dni później umiera dwójka, Lili i Francis. Trzy dni później umiera Fryderyk. I kolejne dwa dni później Harriet. Trochę ponad dwa tygodnie umiera ósemka dzieci z jednego domu. Tak wyglądało życie, tragicznie kończące się przed czasem, w dobie, wtedy, kiedy nie mogliśmy się zabezpieczyć. Szczepionkami. Czy chcemy do tego wracać, ale oczywiście może powiedzmy, jak to w Polsce wyglądało? To nie to, że to gdzieś tam w Stanach daleko ta błonica była. W roku 52 ponad 45 tysiąca zachorowań, prawie 800 zgonów. Trzy lata później wprowadzamy szczepienia, cofnę, przepraszam, w 60 roku już tam 6 tysięcy z haczykiem zachorowań, potem za 10 lat za 22 zachorowania, za kolejne lata 10 zachorowań jedno, po to, żeby potem tej choroby móc nie oglądać. Ta Hiszpanka, o której wspomniałem, że oceniało się, że jedna trzecia ludzi była zakażona, między 50 a 100 milionów ludzi zmarło. Pozostaje pytanie, gdybyśmy nie mieli szczepień przeciwko COVID-19, gdyby uległa zakażeniu, wiemy, że to kwestia czasu ulegnie więcej zakażeniu, już uległa, gdyby uległa zakażeniu tylko jedna trzecia ludzi na Ziemi. Obecnie mamy już prawie 8 miliarda. Żeby było łatwiej dzielić przez 3, wyobraźmy sobie, że ta populacja jest 7,8 miliarda, teraz jest około 79. Podzielimy to przez 3, wyjdzie 2,6 miliarda. Śmiertelność w COVID-ie jaka jest? 2%. Kto szybko powie, że to jest 2% z... to jest 52 miliony. Gdybyśmy nie mieli szczepień, jedna trzecia ludzi ulega zakażeniu, ponad 50 milionów zgonowanych, czyli moglibyśmy się spodziewać, Zanim by wirus jeszcze zmutował, jest też czymś naturalnym w, w środowisku, że jak powstają te nowe warianty, które są trochę bardziej zaraźliwe, one trochę wypierają te, te cięższe, ale zanim ten wirus by zmutował, moglibyśmy mieć od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu milionów zgonów z powodu COVID-u. Ten zapożyczyłem też z czyjejś prezentacji, jak ktoś się boi, e, Szczepionki, a jest zaszczepiony, jak ten rycerz w tej, w, tej, w tej zbroi, zagrożenie dla niego jest znikome, no bo chyba żeby z przegrzania padł. A jeżeli się ktoś wystawia na chorobę, no to wiadomo, jak się może to skończyć. Szczepienia pozwalają dorosnąć, pozwalają żyć. Kiedyś, jak część z Państwa rozmawiała ze swoimi dziadkami, było czymś normalnym, że w domu było po 8, 10, 12 dzieci ale było też czymś smutnym, ale rzeczywistym, że część z nich nie dożywała wieku dorosłego. I tak jak William Shakespeare wspomniany wcześniej w Hamlecie napisał, że być albo nie być, to jest pytanie, czy szlachetniejszym jest znosić świadomie losów wściekłego pociski i strzały, czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot, aby odparte znikły. My teraz mamy też tą zgryzotę, już teraz już troszeczkę przegryzioną też i przez nas COVID, ale mamy oręż. Przeciwko tej chorobie jest nią szczepionka. To jest zdjęcie chyba 21-latki Zosi, która przyszła do mnie na szczepienie i w sumie miała taki symbol niechcący. Nie jestem zwolennikiem tatuaży, no ale są bardzo modne. Zauważyłem, że miała to, widzą Państwo coś tam pod tą niebieską rękawiczką, na jakiś napis. No, spojrzałem z bliska, okazało się, że miała ona gotową odpowiedź na to, czy chcesz, czy jesteś gotowa na to, żebym Cię zaszczepił miała wytatuowane oh yes you can. I to była taka dobra e, strona. E, nadal się zdarzają tacy, którzy nazywają szczepienia przeciwko covidowi eksperymentem medycznym. E, a podano już prawie 13 miliardów e, szczepionek. Sprawdzałem w dniu dzisiejszym, to 12.94 albo 7 e, po przecinku, czyli nie całe 13 e, miliardów. Chciałbym takie inne eksperymenty chętnie e, zobaczyć. Medycyna jest sztuką. Ale sztuką, która powinna być oparta na, na nauce. Ja dlatego tak mi się trochę ten sparafrazował Szekspir, zamiast znosić świadomie covidów wściekłego pociski i strzały, chwyćmy za broń ukrytą w strzykawko ampułce, aby lockdowny znikły, znów cieszył się świat cały, a covid wylądował w historii medycyny, tam gdzie jego miejsce na półce. Jeszcze z tych takich rzeczy, co mi się tutaj skojarzyło z dzisiejszej dyskusji, dopatrujemy się czasami, że jako powikłanie poszczepionkowe, że tam wystąpiło coś jeden na ileś przypadków, że no to nie ma innej przyczyny, mogło być to spowodowane szczepieniem. Antyszczepionkowcy bardzo nie lubią słowa koincydencja. Ale powiem Państwu taki też z życia przykład. Z tego okresu, jak na stadionie narodowym był punkt szczepień, takie bardzo dużo, dużo ludzi się tam przewijało. Ja akurat tam byłem w koordynacji tego szpitala covidowego, ale pamiętam, że raz w ciągu tam, chyba dwóch czy trzech dni, dwie kobiety były zabrane karetką z tego punktu szczepień. Jedna straciła przytomność, zatrzymała się, była ranimowana. Po tym wyranimowaniu była zabrana. Miała masywne krwawienie mózgowe. Druga była zabrana z zaburzeniami rytmu serca. Mówiłem też tą historię już wielu studentom medycyny na wykładach i zaraz się mnie pytali, znaczy już widziałem po oczach, mówię, pewnie myślicie, po jakim preparacie? No i prosiłem, żeby zgadywali, czy mieliśmy kilka, Pfizer, Moderna, Astra, Johnson. No i różne były obstawiania. Żadna z tych kobiet nie zdążyła być zaszczepiona. Ta pierwsza Przyjechała, weszła na własnych nogach, wjechała windą na górę, po wyjściu z windy przewróciła się do krwawienia mózgowe. Gdyby ten incydent wystąpił pół godziny, godzinę później, byłoby to po szczepieniu. Ale czy z powodu? Nie. To nie jest coś naturalnego. Też bardzo dużo tych zdarzeń medycznych, które są wpisywane i są uznawane za powikłania, czyli te lekkie, ciężkie, Bądź średnie poszczepienne są wpisywane tylko dlatego, że wystąpiły po. A to nie zawsze znaczy z powodu. Ta druga panicy miała zaburzenia rytmu serca. Podczas mierzenia ciśnienia przed szczepieniem zauważono, że jest nierówna. Z tego względu przewieziona była do szpitala. Też gdyby jej tego ciśnienia ktoś nie zmierzył, byłaby zaszczepiona. Dwa, trzy dni później poszłaby jakiej, z jakimkolwiek innym problemem do lekarza. powiedział: No, ale pani ma tutaj, nie wiem, przymiotanie przeciągów, czy bigieminie czy cokolwiek, czy coś pani się działo? No, szczepiona byłam. No i sporo ludzi, a antyszczepionkowcy na pewno wyciągnęliby wniosek, że spowodowane to było szczepieniem. Antyszczepionkowcy kiedyś wyrwali, bardzo im się spodobało moje określenie, jak powiedziałem, że wszyscy ludzie zaszczepieni umrą. I nadal to podtrzymuje. Tylko oni oczywiście umrą podobnie jak nie zaszczepieni, no tylko mają szansę dłuższego życia i w lepszym stanie zdrowia. Tak mi się też dzisiaj skojarzyło, że powinniśmy nazywać czasami po imieniu to, co mówi ta druga strona mocy, próbując dyskutować bardzo chętnie antyszczepionkowcy brali by udział w tej konferencji dzisiaj, w jakiejkolwiek debacie, a jeżeli ktoś by ich zaprosił do radia, do telewizji, to byliby szczęśliwi, bo to ich legitymizuje. Ja kiedyś jednej stacji telewizyjnej odmówiłem tylko dlatego, że oni powiedzieli, że zaprosili mnie, ale powiedzieli, że no, ale my zaprosimy też tą drugą stronę. Ja mówię, to znaczy to powiedzieli tam kogoś z tych ruchów antyszczepionkowych, które powiedziałem to przepraszam bardzo, ale nie, ja się nie boję dyskusji z nimi, ale nie można ich legitymizować dlatego wtedy nie poszedłem, bo trzeba nazwać głupotę po imieniu, a niekoniecznie, że to jest tak mniej lub bardziej wyraźna dysfunkcja intelektu. Jest to po prostu e, głupota. COVID dotknął też tych, którzy walczyli z tym z rzeczywistością. E, jeden z liderów ruchów antyszykienkowych, 30-latek w Stanach który protestował przeciwko covid że to jest ściema, że potem tym noszeniu maseczek, przeciwko szczepieniom, no i w końcu zachorował. Po tym jak zachorował, no to czym się najlepiej leczyć? No nie tym co oferuje medycyna, tylko tym co pisze internet i różne fora. U nas była modna mandadyna, tam inwerktyna, lek przeciwpasożytniczy dla zwierząt. Brał tą inwerktynę, cyn ktoś jeszcze. No Pogorszył się, wylądował w szpitalu, potem pod respirator, niestety nie przeżył. Osierocił trójkę dzieci. Żona została z czwartym w ciąży jeszcze w domu. I oprócz tej tragedii własnej rodziny, którą zrobił, powinniśmy pamiętać, że to była nie tylko głupota, ale też złe działanie. Sam burmistrz, opisując jego. Wcześniejsze życie mówił, że on był taki społecznik, pomagał szpitalowi, pomagał powodzianom wszystkim, no ale w niektórych rzeczach się rozróżniał z rzeczywistością. Jeżeli pod jego wpływem, załóżmy tysiąc osób podjęłoby decyzję o nieszczepieniu i mieliby kontakt z wirusem, zanim by on zmutował łagodniejszą formę, no to 20 z tych osób by zmarło. To jest 2%. Jeżeli byłoby 10 tysięcy zmarłoby 200. Była też kobieta, też liderka ruchu antyszczepionkowego, która chodziła z komórką przed punktem szczepień, nakręcała, mówiła tutaj ci bezrozumni idioci stoją, którzy wszyscy niedługo umrą. Skończyło się na tym, że ci bezrozumni idioci żyją nadal. Ona złapała COVID, no i niestety dla niej e, nie żyje. To jest kwestia po prostu wyboru. To jest czysta logika i analityka, jeżeli chodzi o e, profilaktykę. W chwili obecnej jesteśmy już w takiej nowej e, sytuacji. Coraz więcej już od roku, od prada roku, mówimy o tym, o tym post covid Tu też takie miałem dzisiaj przemyślenie przez jednego wykładu, bo się jest, mamy ten long-COVID, post-COVID, jak go tam nazwać? My moglibyśmy taką swoją polską nazwę mieć. Post-COVID, skrót po co na przykład, albo e, syndrom post covid czyli spoko. W skrócie i powinniśmy też tak podchodzić biorąc poważnie ten wirus pod nasze oko nie też dopisywać wszystkiego co się dzieje z człowiekiem że to jest covid jak państwo pamiętacie. Pierwszy przypadek mieliśmy 4 marca 2020 roku. No wiele osób wtedy mówiło że nie ja tu już miałem covid tam w 2019 na jesieni bo typowe objawy ktoś tu nie ma tak naprawdę całkiem typowych objawów obraz i sytuacja epidemiologiczna może nam e, mówić, że to najprawdopodobniej w takim w takim przypadku jest bądź nie jest COVID, no ale rozstrzygającym są oczywiście testy e, analityczne. E, w, podobnie jak w przypadku e, Grypy Hiszpanki, ten wirus, który spowodował na początku. Bardzo dużo zgonów, ale w krótkim czasie. Podobnie COVID. Mieliśmy to szczęście, że na obecnym etapie rozwoju nauki mieliśmy szczepionki. Spowodował wiele milionów zgonów, ale ten wirus wśród nas zostanie. Będzie w przyszłości powodował zakażenia, przeziębienia. Wśród tych, co przeszli minimum raz zachorowanie bądź byli zakażeni, oraz wśród tych osób, co się będą szczepić. Oczywiście to nie będzie już tak groźne jak na początku. Tak więc nie bójmy się i szczepmy się, a przeżyjemy. Dziękuję bardzo.